19 stycznia bieżącego roku w nowotarskim MOK-u odbył się charytatywny koncert poświęcony 18-letniej Marzenie, mieszkance Maruszyny, która 25 października ubiegłego roku uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Na scenie zaprezentowali się uczelniany zespół regionalny Młode Podhale, działający przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, zespół regionalny Zbójniczek z Zębu oraz Majeranki z Chabówki. Przybyli mogli zobaczyć zwyczaje świąt Bożego Narodzenia okraszone tańcem, śpiewem oraz muzyką. Każdy z zespołów zadedykował występ uczennicy drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Nowym Targu, dziś walczącej o powrót do zdrowia, podopiecznej fundacji imienia Adama Worwy. Koncert honorowym patronatem objęli burmistrz miasta Nowy Targ oraz jego magnificencja, rektor Podhalańskiej Wyższej Stanisław Gulak.